witam Państwa serdecznie na wyjątkowej chwili i takiej pięknej okazji w gminie Łomazy. Chciałem przywitać serdecznie Pana Ministra Sprawiedliwości, Pana Marcina Romanowskiego. Witamy serdecznie w gminie Łomazy, gościnnej gminie. Pan Minister już nie po raz pierwszy w naszej gminie jest. Bardzo nam miło Pana gościć. Witam strażaków, którzy są obecni na również dzisiejszym ważnym wydarzeniu. Kilka miesięcy temu gmina Łomazy wnioskowała do Ministerstwa Sprawiedliwości o zakup samochodu lekkiego, ratowniczo-rozpoznawczego, 4x4 napęd w ramach Funduszu Sprawiedliwości. I po rozpatrzeniu tego wniosku gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych na zakup samochodu. Zakupiony samochód zastąpi blisko 20-letni samochód marki Lublin, który w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach jest pojazdem wysłużonym. Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Łomazy są pierwsze w miejscach, które są w wypadkach drogowych, w pożarach, jak i miejscowych zagrożeniach. Także one pierwsze udzielają pomocy. Zakupiony pojazd podniesie mobilność tej jednostki i w znacznym stopniu zwiększy szybkość reagowania. Takich wyjazdów w naszej gminie rocznie jest kilkadziesiąt i Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach, będąca jako jedyną jednostką w gminie Łomazy, jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i tych wyjazdów jest kilkadziesiąt w ciągu roku. Wierzę, że ten nowy pojazd przysłuży się, Panie Ministrze, mieszkańcom gminy Łomazy, za co serdecznie dziękujemy i na pewno po podpisaniu dzisiejszej umowy przystępujemy od razu do działań, czyli do ogłoszenia przetargów i zakupu jak najlepszego pojazdu do gminy Łomazy. Także dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to zaproszenie i za tę możliwość współpracy właśnie ze strony Pana Wójta, ze strony druhów strażaków, bo to bardzo ważne, żeby ta współpraca między instytucjami centralnymi a tymi instytucjami lokalnymi była bardzo dobra i bardzo sprawna, właśnie po to, żeby przyczyniać się do dobra wspólnego tutaj lokalnej wspólnoty mieszkańców gminy Łomazy, jak też mieszkańców powiatu i całego województwa, bo przecież przez gminę przechodzi droga wojewódzka, to 15 kilometrów drogi wojewódzkiej między Białą Podlaską a Chełmem i ten samochód, który dzisiaj, w odniesieniu do którego dzisiaj podpisujemy umowę o dofinansowanie, na pewno będzie tutaj bardzo przydatny i bardzo podniesie poziom bezpieczeństwa i mieszkańców gminy, i mieszkańców powiatu, i wszystkich, którzy korzystają z drogi krajowej, z drogi wojewódzkiej, jak też są uczestnikami komunikacji, bo rzeczywiście te środki, które przeznaczamy właśnie z Funduszu Sprawiedliwości, ukierunkowane są w pierwszej kolejności na pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, na pomoc ofiarom innych zdarzeń o charakterze przestępczym. Fundusz Sprawiedliwości to fundusz, z którego środki pochodzą od przestępców, można by powiedzieć, z nawiązek, z kar pieniężnych, z wynagrodzenia, z odsetka wynagrodzeń dla więźniów w ramach programu Praca dla więźniów, a przeznaczane są właśnie na prewencję oraz na pomoc osobom, które przez tychże przestępców są pokrzywdzone. To właśnie też taki wymiar, można by powiedzieć, sprawiedliwościowy działania funduszu i bardzo się cieszę, że w ramach działania naszego funduszu, w ramach działania całego Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem pana ministra Zbigniewa Ziobro możemy przekazywać w dużej mierze te środki właśnie na wsparcie ochotniczych straży pożarnych, bo to właśnie, tak jak mówił pan wójt, strażacy, ochotnicy, szczególnie w takich miejscach jak Łomazy, są jako pierwsi na miejscu zdarzeń i niosą pomoc osobom, które zostały w tych zdarzeniach pokrzywdzone. I na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi oraz druhom strażakom, zarówno tutaj z OSP Łomazy, jak i z całej gminy, bo to bardzo ważne, żeby to wyrażać, tę wdzięczność. Wdzięczność za pracę, którą oni świadczą, za służbę, świadczą w sposób bezinteresowny.
pomagają osobom, które potrzebują tej pomocy i stanowią też bardzo ważny element życia gminnego, prawda? Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wspólnoty lokalnej bez druhów strażaków. Także bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że to kolejne dofinansowanie tutaj u nas w regionie dla ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję serdecznie. Podpisujemy. Tak. Dziękuję. Dziękujemy. Również. Dziękujemy mediom przede wszystkim za dzisiejszą obecność niezawodną, za relacjonowanie tego wydarzenia i za upamiętnienie również. Tak jak wspomniałem, pan minister, w ciągu roku jest drugi raz. W zeszłym roku była to kwota również blisko 10 tysięcy złotych, z czego wszystkie jednostki w naszej gminie otrzymały pilarki, część agregaty prądotwórcze i jednostka w Umazach tutaj najwięcej otrzymała sprzętu. Także nasze jednostki są naprawdę dzięki temu Funduszowi Sprawiedliwości wyposażone w bardzo wysokim stopniu. Także musimy naprawdę z czystą satysfakcją powiedzieć, że ten fundusz sprawia, że na pewno strażacy w większym stopniu czują się bezpieczni i mogą jak najszybciej reagować. Także panie ministrze, serdecznie dziękujemy panu za tą obecność dzisiaj i za kolejne środki dla gminy Umazy. Również dziękujemy. Dziękuję.